Dzisiaj chcielibyśmy powspominać wspaniałego człowieka, wyjątkowego artystę, niezwykle ciepłego, dobrego przyjaciela. Piotra Machalicę, którego nie ma już z nami 2,5 roku, ale zaprosiliśmy wyjątkowych gości, dla których był ważny, dla których oni byli ważni i dokładnie jest cały czas. Są z nami Ewa Żmijewska, Artur Żmijewski i Cezary Żak. Dzień dobry. Dzień dobry. Żona pana Piotra założyła fundację jego imienia. 29 czerwca odbędzie się kolejny festiwal imienia Piotra Machalicy w Częstochowie. I przeczytałem jeden z ostatnich wywiadów Piotra Machalicy i on powiedział, że najważniejsze to być porządnym człowiekiem. Mm-hmm. Panie Cezary, chciałbym zapytać o to, jak bardzo porządnym człowiekiem był Piotr Machalica? Najbardziej. Najbardziej. Jego porządność się przejawiała na każdym etapie jego życia, zarówno w takim życiu prywatnym, a znałem go już naprawdę od 97 roku XX wieku do końca. Jak i w życiu zawodowym. Piotrek nigdy nie puścił jakiejś fuszerki, jeżeli mu coś nie wychodziło, a mówił o tym często, że mu często coś nie wychodziło, na przykład nie potrafił się nauczyć tekstu w teatrze do końca, to robił wszystko, siedział po nocach, zarywał, żeby ta premiera się odbyła, żeby przez niego nic nie zostało zawalone. Poza tym był niezwykle szlachetnym człowiekiem. Nie chodzą na skróty. Co się dziś... No nie, nie, skróty to w ogóle nie były Piotrka klimaty. Więc wszystko, co się kojarzy z takim słowem porządność i solidność i zawodostwo, to był Piotr Machalica. I ta przyzwoitość i brak egoizmu, który, jak sam pan mówi, w świecie aktorskim jest powszechnie znany. No tak, tak. To się u nas zdarza dość często. My z tym walczymy, z Arturem, ale Piotrek był mistrzem. Znaczy, on nie znał chyba takiego słowa jak egoizm. Panie Piotrek był fantastyczny, bo on pogadał z każdym, każdemu podał rękę, właściwie dla każdego miał jakieś ciepłe słowo i generalnie rzecz biorąc ja nie przypominam sobie człowieka, który by go nie lubił i który by go nie akceptował, bo Piotrek po prostu był samym dobrem chodzącym. Ale nie był przesadnie jakiś taki wylewny, przynajmniej taką nie, miał... Nie, to nie chodzi o to, że on był przesłodzony, on był normalny, on był zwykły, ale on był człowiekiem, który był wyczulony na rozmówcę, generalnie rzecz biorąc, on się na nikogo nie obrażał, on... Od nikogo się nie odwracał. Właściwie miał dobre słowo dla każdego, albo jakiekolwiek słowo, ale uważny był na człowieka. Ale kiedy wyczuł, wyczuł fałsz w drugim człowieku, to natychmiast się wycofyło. Znaczy nie był człowiekiem, który krytykował, wydawał swoje opinie, ale natychmiast się wycofywał z tej rozmowy. Czyli niezwykle był uważny na człowieka, ale również na nieprawdę. Tak, dokładnie. Wiecie co, kojarzy mi się Piotr Machalica właśnie z osobą taką bardzo szlachetną, szarmancką, która zbytnio nie gestykuluje, ale chciałbym zapytać, czy był na przykład dowcipny, czy robił żarty, był żartownisiem? Piotrek był bardzo dowcipny i bardzo lubił żartować, bardzo lubił opowiadać też żarty i bardzo lubił się śmiać. Natomiast to zawsze to było na miejscu, zawsze to było na czasie i zawsze to było smaczne w jego wykonaniu. Ja nie przypominam sobie żadnej gafy towarzyskiej, którą on by wykonał jakkolwiek. Może my się trochę rzadziej spotykaliśmy z Piotrem na gruncie zawodowym niż wy, ale prywatnie i zawodowo nigdy nie przypominam sobie. Ewo, w czwartek, 29, tak? Rusza festiwal, który potrwa 4 dni. Co się tam będzie działo? I czy wstęp jest wolny dla wszystkich, którzy chcieliby się wybrać? Tak, wstęp jest wolny, z tym, że z tego co wiem, wszystkie wejściówki się rozeszły w rekordowym tempie, ponieważ były do odbioru przy kasach w Częstochowie. Wiesz, ale warto próbować według mnie. W jakim tempie? Wiesz, w jakim tempie? Bo ja wiem. Tak? No? Tak. Wydaje mi się, że 50 minut? 55. O, 55 minut rozeszły się wszystkie ponad 800 wejściówki. Tak, i paręset osób odeszło bez wejściówek, niestety. To proszę powiedzieć, co tam będzie się działo na tym festiwalu, skoro nie będziemy mogli tego zobaczyć na żywo, jak już nie ma wejściówek. Nie, ale nie trzeba tracić nadziei. Generalnie ja uważam, że zawsze warto przyjść i spróbować, bo jakieś wolne miejsca na pewno zostaną. Tak, być może ktoś nie będzie mógł, komuś się coś wydarzy takiego losowego, że nie przyjdzie. Albo warto próbować. Sobie usiąść na ławeczce razem z Piotrem Machalicą, która była w zeszłym roku przecież też otwarta, prawda? Tak. Co się będzie działo? W czwartek wieczorem jest otwarcie festiwalu. Tak. Otwierać go będzie Magda Umer oraz prezydent Częstochowy. Będzie wystawa zdjęć Grażyny Gudejko, zdjęć Piotra z różnych okresów i z jego różnych zawodowych też poczynań.
I na tym właśnie otwarciu Shandy and Ewa, czyli my, razem z Shandy, reprezentuję tutaj połówkę duetu, zagramy koncert. Później będzie też grał Krzysztof Niedźwiecki, krótki koncert gitarowy i w ten sposób otworzymy ten festiwal. W piątek jest koncert Magdy Umar oraz spektakl, taki poemat jazzowy, który wspólnie robimy. Naszym wspólnym wykonaniu. Naszym pierwszy wspólnym raz wykonaniu. Będę stawał nas ojciec z córką wtedy. To jest niewiarygodne. To będzie to pokaz przedpremierowy. Pojawił się stres? Zawsze się pojawia stres, jak myślę w kontekście dzieciaków, bo zawsze chciałbym, żeby się jak najlepiej udawało. Tak? I to jest stresujące. No powiedzmy nie pierwszy raz, bo kiedyś stanąłem z Ewą na scenie, wykonaliśmy taki duet, które ona specjalnie na tę okoliczność napisała i powiem szczerze, że to były chyba największe nerwy, jakie miałem w życiu. Ale wiecie, to jest niesamowite. Ale poszło. Pana Piotra razem z nami nie ma, ale jego charyzma łączy ojca z córką na scenie. Ja bardzo lubił, jak Ewa śpiewała. Tak? Tak? On nawet kiedyś na koncercie w Teatrze Atelier się wzruszył biedny, bo Piotrek się łatwo wzruszał. I bardzo Ewę zawsze wspierał. Łącznie z tym, że Ewa teraz odziedziczyła po Piotrze mikrofon, z którym jeździ i koncertuje. Wow. Naprawdę? Tak, zgadza się. To jest tak, to jest dla mnie bardzo, bardzo taki ważne. Osobisty. Mimo że nie znałam tak długo Piotra, oczywiście tak jak wy, to czułam bardzo duże wsparcie z jego strony i takie zachęcał mnie do tego, abym dążyła w tym kierunku, w którym idę i myślę, że również między innymi dzięki niemu robię to, co robię nadal. Ale z tego co pamiętam, Piotrek miał też nosa do młodych wykonawców, wiesz? Tak. Dlatego na koncercie galowym, który ja będę prowadził z Janem Wołkiem. To będzie w niedzielę. To będzie w niedzielę. Też ominęliśmy sobotę jeszcze. Zaśpiewają też laureaci pierwszego chyba takiego konkursu dla młodych wykonawców, który się odbył w Zielonej Górze parę miesięcy temu. Oni też wystąpią. Piotrek, pamiętam, że mówił w garderobie, że wiesz, trzeba stawiać na młodych, trzeba. Ja lubię chodzić, Piotrek mówił, na koncerty młodych wykonawców. I on rzeczywiście miał nosa do młodych. Parę osób wskazał palcem, które, nie wiem, odnajdą się w tym zawodzie. Ja się bardzo cieszę, że pan poruszył jeszcze temat Zielonej Góry, bo ja sam jestem urodzonym zielonogórzaninem i duch Piotra Machalicy i w ogóle rodu tak. Machaliców w Zielonej Górze cały czas czuć, bo przecież jest tata grał w teatrze i tak dalej. I Zastal po drodze też był, tak. Więc bardzo bliska osoba chyba nam wszystkim i dziękujemy serdecznie. Bardzo dobrego dziękujemy. Festiwalu państwu życzymy. Trzymamy kciuki. No, my też. Trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało. I róbcie relacje na swoich social mediach, tak. Że jak my nie możemy tam być, to żebyśmy chociaż to widzieli. I żeby tata się tak nie stresował też, nie? Przed występem wspólnym. Ogarniemy. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo.